Proszę Państwa, czy ktoś z Was ma obecnie u siebie remont? W mieszkaniu, w domu? Śmiało. Ma ktoś? Na szczęście nie, ale co jest... My nikomu nie powiemy. Proszę? Na święta były zrobione, tak? A na które święta? Przed tymi, teraz co były, tymi... co to jest tam? No, przed Wigilią? I co wyremontował? Pan wyremontował? Wszystko wyremontował? A pan o tym wie? Ale to było odmalowanie, czy... Czy kute? Co pan robił? Czy było kute? Kute było? Nie było kuti. Dobrze, a... bez kuti. Ale długo trwał ten remont? Przygotowanie do świąt? Zeszło się. A co będzie na Wielkanoc? Jaja będą? To... Dobrze. Gorące brawa. No jest pan bohaterem. A jeszcze ktoś planuje, albo na przykład planuje jakiś remont? Boją się mówić. Pani? Co? Pani? Pani nie, miałam, ale jednak nie robię. Nie. Nie. Jeszcze raz? Coś tam było. Ale mówimy o remoncie, tak? Dobrze. O remoncie mówimy. No nie, aha, to nie o tym. Pani nie o tym, ja nie o tym. Dobrze, okej. Okay. Ale było fajnie. Najważniejsze. Nie, przepraszam bardzo, bo po prostu język szybszy od mózgu, tak powiem, ale żona chwali. Proszę Państwa, okej. Gratuluję Panu. Pan to robił sam pewnie od początku do końca i szacunek, bo to... Zwykle jest tak, że do remontu przychodzi ekipa i jeśli to robi jeszcze jedna ekipa, to pół biedy. Zazwyczaj jest tak, ja miałem takie szczęście, nie wiem, szczęście, nieszczęście, że zaczynała jedna, potem robiła kolejna i następna i to wyglądało zazwyczaj tak. Robiła jedna ekipa, przychodziła w poniedziałek, pracowała do piątku, dostawała tygodniówkę i w poniedziałek już jej nie było. Więc trzeba było szukać kolejnej, która przychodziła we wtorek i zawsze było tak, że ta kolejna, która przychodziła, patrzyła na robotę tej poprzedniej, zawsze było sakramentalne pytanie. A kto panu tak to pomalował nieadekwatnie? No i... Pracowali do piątku, w poniedziałek trzeba było szukać tłumacza i zatrudnialiśmy kolejną ekipę. I teraz tak. bo przyjechali fachowcy, wrócili z Irlandii. A wiadomo, jak Mańkut maluje, prawda? Tak samo jak prowadzący podpisuje. Proszę Państwa, zwykle jest tak, że właśnie te ekipy, że... Zawsze coś trzeba robić, zawsze coś trzeba poprawić, bo oni zostawiają jakiś podpis, który potem trzeba zamazać. Ale wyobraźcie sobie, że są fachowcy, po których poprawiać nie trzeba. Szlak mnie jasny trafi, trzeci raz w tym tygodniu, ja chyba zwariuję, oszaleję. Patrycja! Zaraz! Co zaraz? Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Jajka gotuję. Posłuchaj mnie. Co? To się musi skończyć. Człowieku, jajko się gotuje 3 minuty. To się musi ściąć. Ty masz ciągle jakiś problem. To jest problem. Problem jest z tym, że ty masz tak wrażliwy żołądek, a się na surowe jajko rzucasz. Ty już nie pamiętasz? Jedną małą, nieumytą śliwkę zjadłeś. Takiej biegunki dostałeś, że cię do karetki nie chcieli wpuścić. Bo jak przyjechali, to mi przeszło. Gdzie ci przeszło, człowieku? To się tak rozkręciło, że się bali, że im całą karetkę zapaskudzisz. I ty się na surowe jajko dzieciaku rzucasz, daj spokój. Ja bym musiała karawan wzywać. Poczekaj. Niby remont łazienki skończony, tak? Skończony. Tak, tak, niby. A kran znowu odpadł, proszę, widzisz? Odpadł kran. No i z czym masz problem? Porozmawiaj z panem Bogdanem, może zrobi poprawkę. Poprawkę? Tak. Tydzień robił remont, od półtora roku robi poprawki. Jedyna poprawka, jaką może zrobić, to się stąd wynieść. No czy ty zwariowałeś? Przecież pan Bogdan nie jest zwykły majstrem. On z nami mieszka. Właśnie. O, masz. Leje. O. Matko jedyna, co to za hałasy od samego rana? Jest 11:00. Możesz ty, matko. Pani Patrycja, to lecimy z tym śniadankiem, bo ja za chwilkę jeszcze będę musiał... Ma pan pędzel na głowie. A nie, to włosy. A ja go tyle szukałem. No tak, za śniadankiem, tak. Jak poszperam, to coś jeszcze znajdę. Bo to najpierw musi być śniadanko, no, potem ja muszę prysznic wziąć, tak, fajeczkę zapalić i po malutku będę się musiał brać za poprawki. I już idą jajeczka. Stój. Jajeczka nigdzie nie idą.
Miejmy to załatwione raz na zawsze. Od dzisiaj naszą współpracę uważam za zakończoną. Co? Tak. Oj. Ktoś tu dzisiaj wstał lewą nóżką. Widzi pan to? Widzi pan? Nie wierzę. Znowu pan wyrwał. Ile razy mówiłem, żeby się na tym nie wieszać? Wiele. Codziennie pan Bogdan mówi, przypomina. Wchodzisz do łazienki, opierasz się plecami o ścianę, lewą nogą o szafkę. Od dołu chwytasz baterię, prawą odkręcasz wodę. Proste? Ale ja chcę stać normalnie przodem i myć ręce. No pewnie. To biedne dzieci w Afryce przez całą pustynię człapią, żeby sobie wody naczerpać z głębin. A tobie się nie chce plecami do ściany stanąć? Wstyd! Czy ty wiesz, co to znaczy walka z lwem przy wodopoju? Nie, ale wiem, co znaczy przepychać się z małpą przy zlewie. Dobra, spokojnie, znajdę chwilę, zrobię poprawkę. No. Ale póki co musi pan myć zęby przy bidecie. O, super. Mam myć zęby na kolanach? To może od razu przy bidecie zamontujemy klęcznik. Panie, klęcznik to najszybciej na luty. Człowieku, ja mam tyle roboty tutaj, że ja nie wiem, co ręce włożyć. No, czy ty zwariowałeś? Po co ci klęcznik w łazience? Boże, tak tylko powiedziałem. Ty sobie tylko tak mówisz, a potem się dziwisz, że tyle remont trwa? Ale to ciągle coś wymyśla. A to ciepła woda w kranie, a to klęcznik w łazience, a może będzie kute, a może nie kute. Przez to pańskie ujadanie to ja nie wiem, na jakim etapie robót jestem. Ale ja wiem, na jakim pan jest etapie. Pan 10 razy poprawia to, co 7 razy poprawiał. Bo ja ambitny jestem. Najlepszy w mieście, najlepszy w Lublinie. Wszystko jest poremontowane, zapytasz kogoś, nie mówią, żadnych remontów nie ma. Tak. Wszystko jest porobione. Tak. Dzięki tym rączkom. A mówią na mnie koziołek. Tak? To niech pan wymieni chociaż jedną rzecz, która jest zrobiona dobrze. Jedną. Która dobrze zrobiona? Tutaj, jedna. Tutaj jedna. Wystarczy jedna. Co tam? Jedna. Drzwi do sypialni. To ma być dobrze? Otwierają się do połowy. I możesz się czaić na kota. Przed akcją. Przed jaką akcją? Opanuj się, kobieto. Przepraszam pana bardzo, ale ostatnio jak robiłem poprawkę tych drzwi, to sam pan powiedział, dobrze, zostawmy to. Powiedziałem, dobrze, zostawmy to, tak powiedziałem, dobrze. Człowieku, co ty wyprawiasz? Jakiś klęcznik w łazience? Drzwi do sypialni kazałeś źle zrobić? To jest jakiś sabotaż. Ty podkładasz ogień i krzyczysz, pali się. Dobra, dosyć tego. Won z naszego domu, partaczu. Ale poszło po rurach. Partaczu? Od półtora roku nikt tak do mnie nie powiedział. Jak możesz? Jak możesz gryźć rękę, która ci kabelki prawie równo kładła? Pan masz takie fugi! Jaka oszczędność na kaflach! Ale spokojnie, pani Patrycjo, nie dajmy się ponieść złym emocjom. A ja się nie daję. Jak to mówią, parszywe kundle ujadają, a karawana jedzie dalej. Tak. Słyszałaś? Nazwał mnie parszywym kundlem. Ależ ty wszystko do siebie bierzesz. Ale to widocznie coś jest na rzeczy. Ale o mnie to już nie takie słyszałem. Już mówili na mnie dwie lewe ręce, pan usterka, łap, to moja żona. No. Pakuj się i wynocha, bo wezmę policję. I jeszcze mnie kundel będzie kolegami straszył. Ej. Dobra, dość. Ty się z nikim i z niczym nie liczysz. A nawet jak coś jest perfekcyjnie przez pana Bogusia zrobione, to ty poleziesz i wyrwiesz ze ściany, żeby na twoje wyszło. Spójrzmy prawdzie w oczy. To przez ciebie ten dom jest w ruinie. Tak? To może ja się powinienem stąd wyprowadzić. Czasem i głupi powie coś mądrego. Proszę bardzo, tam są drzwi. Tylko ostrożnie na klamkę, bo jest za słowo honoru. Nie, no nie wierzę w to, co słyszę. Podjąłeś decyzję? To się tego trzymaj. Bądź mężczyzną. Tak będzie lepiej dla domu. I dziecka. Spokojnie, nie twoje. Let's go.